Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Bogdan Puksta, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Z panem Bogdanem po krótkiej przerwie powracamy do cyklicznych spotkań, podczas których będziemy informować się o sprawach, wydarzeniach ważnych dla polonijnego biznesu w Chicago. No właśnie, to może zacznijmy od tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, bo niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń będzie rejs po rzece Chicago, po jeziorze Michigan, do którego się prawdopodobnie przygotowujecie. Kilka słów na temat tego rejsu, czy można się już zapisywać, w jaki sposób? Tak, można się już zapisywać. Ten rejs tegoroczny odbywa się 20 sierpnia, niedziela 20 sierpnia. W godzinach przedpołudniowych trzeba będzie już przychodzić po to, by wejść na statek. Zdaje się 10:30 przed południem. W tym roku proponujemy 4-godzinny rejs. No i jak zwykle, może pandemia trochę w tym zamieszała, ale wracamy do programowania naszych wydarzeń jak zwykle, jak to bywało przed pandemią. Ten rejs nasz znany jest z tego również, że próbujemy organizować go przeważnie w trzecią niedzielę miesiąca sierpnia. Akurat w ten weekend, trzeci weekend miesiąca sierpnia, od wielu lat w Chicago odbywa się doroczny pokaz w powietrzu i na wodzie, tak zwany Chicago Air and Water Show. No i my chętnie wypływamy wtedy, najpierw trochę rzeką z południowo-zachodniej strony miasta Chicago, w stronę jeziora. Płynąc rzeką w stronę jeziora, pewnie większość już wie, że to świetna okazja do tego, żeby zaobserwować architekturę miasta Chicago, w centrum miasta. Ta architektura zmienia się z roku na rok. Przybywa nowych budynków, ubywa innych, ale przeważnie przybywa. I w zależności również od zmiennej trochę pogody, to może różnie wyglądać i zawsze wygląda bardzo ciekawie. Więc okazja do tego, by płynąc szczególnie rzeką Chicago, zaobserwować te architektoniczne walory miasta Chicago aktualne. No a po wypłynięciu na jezioro będzie okazja do tego, by trochę z odległości, z perspektywy popatrzeć na miasto. I no, dla niektórych oczywiście architektura będzie bardzo ważna, dla innych jeszcze ważniejsze będą pokazy w powietrzu i na wodzie. A dla wszystkich to okazja do świetnej zabawy, do tego, by nawet potańczyć sobie w rytm muzyki, którą proponujemy przeważnie przy pomocy DJ-a. Tak będzie również w tym roku. Oprócz tego serwujemy znakomity posiłek, który no, nie idziemy na łatwiznę, że tak powiem. Nie zamawiamy tego jedzenia z posiłku, z tego, co oferuje w ramach własnego menu statek, który wynajmujemy, tylko zamawiamy specjalne jedzenie spoza, które pasuje zawsze i smakiem, i charakterem do tego rejsu. Ja myślę, że ponownie ten rejs będzie wyprzedany, tak około tydzień, dwa przed co roku. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozsyłać informacje o tym, że już jest wyprzedany, ponieważ jest ograniczona ilość miejsc, tylko 150 na statku, który już po raz kolejny wynajmujemy w tym roku, może piąty czy szósty raz, prawie że z rzędu. Ten statek nazywa się Summer of George i znakomicie nadaje się do imprezy o charakterze, jaki proponujemy. Więc tych, którzy są zainteresowani i zabawą, i tym, żeby dowiedzieć się, jak wygląda architektura Chicago, no i szczególnie networkingiem, bo od 4 godziny nie tylko wspólnej zabawy i oglądania tego, co wokół atrakcyjne, ale również rozmów, które często prowadzą do tego, że zacieśniane są związki biznesowe, zawierane są
nowe znajomości, które są w przyszłości pomocne w biznesie. A więc jeszcze raz gorąco przedsiębiorców, ale nie tylko, zachęcam do tego, by zwrócili uwagę i jeszcze zanim zostanie wyprzedany ten statek, skontaktowali się z nami telefonicznie lub drogą e-mailową. Informacje o naszej rejsie na statku rozsyłamy często e-mailem. Pojawia się ona na naszych kanałach społecznościowych, Facebooku, LinkedIn, być może nawet Instagramie. No i oczywiście można to znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem polishamericanchamber.org. Zainteresowanie na pewno znajdą. Przed nami też inne ważne wydarzenie, nieco wcześniej, bo 30 lipca, też coroczna impreza, golf na obcasach. Tak, także tutaj Polish American Chamber of Commerce również co roku uczestniczy, no w tym roku. Tak, co roku sporo z naszych przedstawicieli, naszych firm członkowskich, z naszej Rady Dyrektorów chętnie w tym uczestniczy, bo to kolejna świetna okazja do tego, by oprócz zabawy i dobrze spędzonego czasu i to na świeżym powietrzu zacieśnić jakieś relacje biznesowe, integrować się wspólnie w środowisku, więc ja również z punktu widzenia Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej gorąco wszystkich zachęcam do tego, szczególnie przedsiębiorców, by wzięli udział w golfie na obcasach. Jeśli chcą, mogą i bez obcasów podobno. O, zdecydowanie. To nie tylko dla kobiet, żeby nikogo nie zmyliło, również mężczyźni biorą udział, kobiety towarzyszą. Tak, ja tylko powiem, że w tym roku, tak jak i w roku ubiegłym, zbieramy pieniądze dla Spring Foundation, która organizuje między innymi szlachetną paczkę tutaj w Chicago i podam numer telefonu do zapisów 630-631-4179. Panie Bogdanie, co więcej, co jeszcze przed nami? Czego mogą spodziewać się biznesy? No sporo się dzieje tego lata. Być może to dlatego, że to pierwszy rok po wyjściu z pandemii, więc oprócz imprez, które my organizujemy, organizują te imprezy również i inne organizacje. My chętnie w tym współuczestniczymy albo zachęcamy nasze środowisko, by zwrócili na to uwagę, bo to świetna okazja, szczególnie z punktu widzenia biznesowego. W tym tygodniu na przykład jest taka bardzo ważna impreza w mieście Chicago, która nazywa się Tech Chicago Week, więc zdaje się, dzisiaj rozpoczyna się od spotkań networkingowych już wieczorem i trwa prawie cały tydzień. To powinno zainteresować szczególnie osoby, które są już zanurzone w biznesie związanym z zaawansowaną technologią albo zamierzają zanurzyć się w taki biznes, więc to świetna okazja, by skorzystać z okazji do różnego rodzaju spotkań w stylu konferencyjnym, ale również networkingu na luzie. Te imprezy w ramach Tech Week Chicago w tym tygodniu odbywają się w różnych miejscach, głównie na Navy Pier, więc to bardzo atrakcyjne miejsce. Tam zdaje się najważniejsze imprezy będą związane z tak zwany szczyt kapitałowy, więc dla tych, którzy poszukują kapitału na rozwój własnych przedsiębiorstw lub założenie nowego biznesu, startupu w ramach, jeśli chodzi o sektor zaawansowanej technologii, to gorąco, gorąco polecam, by skorzystać z okazji i zwrócić uwagę na bardziej szczegółowe informacje związane z tą imprezą, a to jest kilka dni bardzo, tak jak powiedziałem, bardzo intensywnych pod względem wydarzeń w różnych miejscach i jeśli ktoś nie znajdzie tej informacji na internecie, to zachęcam do kontaktu z naszym biurem, chętnie to przekażę. Również w tym tygodniu, dokładnie we czwartek 13 lipca, odbyła się całodniowa impreza organizowana przez Wydział Procurement Services, czyli zamówień publicznych miasta Chicago.
To jest okazja dla tych, którzy prowadząc działalność biznesową chcieliby skorzystać z okazji do tego, by, no, by zamówienie u nich zrobiły agencje rządowe miasta Chicago czy agencji rządowych na innych poziomach. Tam będzie okazja do tego, by dowiedzieć się, na czym polega proces pozyskiwania takich kontraktów, jakiego rodzaju sektory mają największe szanse, w jakich sektorach jest największe zapotrzebowanie na usługi i produkty różnego rodzaju. To często świetna okazja do tego, by dotrzeć do źródeł, kolejnych źródeł wpływów finansowych. Ta impreza przeważnie od lat odbywała się pod hasłem Procurement Expo, czyli taka wystawiennicza. W tym roku zamiast słowa expo używają sympozjum, więc podkreślają jak gdyby to, że oprócz tego, że będą w ramach tej imprezy różnego rodzaju stoiska, przy których będzie można nawiązać kontakty, uzyskać informacje, to również w pomieszczeniach obok będzie okazja do uczestniczenia w różnego rodzaju seminariach, prezentacjach, dyskusjach. Więc jeszcze raz zachęcam, szczególnie biznesy, które są zainteresowane tym, by pozyskiwać kontrakty z agencji rządowych, głównie miasta Chicago, ale nie tylko. Tam będzie, zdaje się, ponad 130 stoisk, głównie właśnie z różnych agencji rządowych. To tyle wydarzeń, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Panie Bogdanie. A jeszcze, żebym nie zapomniał, 25 lipca będzie okazja do spotkania networkingowego, które no, organizujemy prawie że wspólnie z organizacją, która nazywa się International Trade Club of Chicago. My z nimi, być może niektórzy pamiętają, w maju robiliśmy bardzo udaną wspólnie konferencję na temat odbudowy Ukrainy i możliwości z tym związanych w przyszłości. A 25 lipca, to zdaje się będzie wtorek o 5:30 po południu, w bardzo atrakcyjnym miejscu, które nazywa się O'Brien's Riverwalk Cafe, czyli taki bar znany dobrze w mieście Chicago, O'Brien's, który posiada swoją lokację w tym takim pasażu wzdłuż rzeki Chicago w centrum. To jest świetne miejsce do tego, by w takim letnim stylu bardzo chicagowskim wziąć udział w spotkaniu networkingowym. Tam będzie okazja również do tego, by usłyszeć krótką informację w ramach programu oficjalnego, jeśli chodzi o inne imprezy, które organizuje International Trade Club of Chicago i również inne imprezy, które w przyszłości będziemy my, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, organizować wspólnie z tą organizacją. Ale głównie networking, zachęcam do tego. Panie Bogdanie, to jeszcze na koniec tak króciutko chciałabym powrócić do wydarzeń, które w zasadzie już kilka miesięcy temu się wydarzyły. Konkretnie w marcu były wybory, zmieniły się władze w PACC. Gdyby pan mógł powiedzieć, co się zmieniło, bo no przede wszystkim jest nowy prezes, no i czy macie jakieś nowe, określone cele na najbliższe lata? Ja myślę, że o nowych celach my sobie z nową Radą Dyrektorów porozmawiamy w szczegółach już jutro, bo jutro po południu mamy spotkanie Rady Dyrektorów. Natomiast rzeczywiście w marcu doszło do uaktualnienia naszej Rady Dyrektorów. Od marca mamy nowego prezesa. Ta poprzednia pani prezes nie mogła już kandydować ze względu na to, że mamy limit kadencji. Dwie kadencje po 2 lata zanosi się na to, że nowa pani prezes, która nazywa się Agnieszka Mrodkowski, związana jest z dobrze znaną firmą w środowisku, szczególnie związanym z sektorem realnościowym, nieruchomościowym, prowadzi firmę Serum Title.
jak mówiłem, znaną w tym środowisku i bardzo dużo się dzieje oczywiście w sektorze realnościowym, więc my cieszymy się, że nowa pani prezes mimo mnogości zajęć znajduje czas na to, by pomóc prowadzić organizację, która no, niekoniecznie zmienia kierunek, ale po prostu będziemy starać się robić to, co robiliśmy, jeszcze lepiej i jeszcze więcej. W takim razie trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, panie Bogdanie, a dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za Ja rozmowę. również dziękuję.